Halo, halo, witam serdecznie w Splicie F2. Witam wszystkich widzów oczywiście jak najbardziej. Dzisiaj ponownie ścigamy się w Abu Dhabi. Mamy dzisiaj 18 kierowców, także będzie się działo po wczorajszym, gdzie walka była tutaj bez przerwy. No tutaj ciężko było mi okiełznać wszystko, bo no, samemu to jest bardzo ciężko. Cześć Alfito. Oczywiście suchutko. No fantastyczna tutaj wiadomość. Rzadko pada tutaj. Rzadko tutaj pada, no ale. Ale każda informacja, jeżeli chodzi o pogodę, mnie cieszy. Także dziękuję bardzo, Alfito. Ja zawsze daję radę, także będę się oczywiście starał. Mamy na okrążeniu wyjazdowym już tutaj Shizera, Maćka, Grzyb, Sonka, Kabanosa, Adriana, Amulka, no i całą prawie resztę, nie będę wszystkich tutaj po kolei czytał, 18 kierowców, ale mi doszedł, więc 18 kierowców, miejmy nadzieję, że nic się nie stanie, że większość dojedzie, a może nawet wszyscy, czego im oczywiście życzę, więc no, oby im szczęście dopisało. Długość nitki toru to jest 5000, może inaczej, 5 km 280 metrów. Liczba zakrętów 16, w tym 9 lewych i 7 prawych. No, tor niby prosty, ale niektórzy mają tutaj problemy. Kierunek jazdy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Najdłuższa prosta to jest 1 200 metrów. Także no tutaj chłopacy, miejmy nadzieję, że będą tutaj ostro walczyć na tej prostej i będą pokazywać, na coś stać. De Volo tutaj nam opuścił kierowca, hasa dziwne. Pojedźmy może tutaj z Shizerem, przepraszam. On to chyba jako pierwszy będzie robił nam tutaj okrążenie pomiarowe. Włączmy wszystko tutaj, telemetry całą, żeby było wiadomo, o co chodzi. Także zobaczymy tutaj kierowcę Red Bulla, jak on sobie tutaj poradzi. Czy Shizer tutaj nam się przebudzi i zdobędzie pole position? No, zobaczymy. Zobaczymy, jak tutaj to mu wyjdzie. Trzeci sektor. Szwagier Kolaska, proszę bardzo. Szwagier Kolaska, który tutaj wczoraj też z nami jechał. Ale Shizer tutaj prosta startowa. Ostatni zakręt prosta startowej to jest jeden. Ach, czwarta. Przepraszam, druga pozycja. Brawo, brawo. Kabanos nam zrobił tutaj też czas bardzo ładny. Shizer. No. Rachwalsko tutaj z 1.25, no zaczynają się tutaj sypać wyniki. Maciek tutaj jeszcze w boksie. O'Hara nam się tutaj wcisnął między Szwagra a Shizera. No brawo, brawo O'Hara. Także zobaczymy, jak tutaj będzie Tyrio. No liczę tutaj na Tyrio. Szkoda, że Suchego z nami nie ma. Nie wiem, co tam się dzieje. Mamy żółtą flagę w drugim sektorze. Zobaczymy, co tutaj się dalej będzie działo. Wspomniałem o Suchym, no zobaczymy. Emulek, proszę bardzo. Kierowca Mercedesa już tutaj
przekazał informację kolegom, że niestety panowie, ale to Mercedes tutaj będzie w danym momencie na pierwszym miejscu. Tyrio Remy. Maciek wyjeżdża. Zobaczymy tutaj. Kto jest tutaj na pomiarowym? Remy jest tutaj na pomiarowym. Zobaczymy, ale drugi sektor. To jest właśnie ta prosta między 5 a 6. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Dalej jest szykana 7-8. Potem jest taki jakby łuk dojeżdżając do 9 zakrętu. 10-11. Mała sekwencja tych zakrętów. I zobaczymy, jak tutaj poradzi sobie Remy. Trzeci sektor. Piętnaście, 16, wyjście na prosto mi to będzie 1, 2, 3, 3, nie, przepraszam, brawo, wskoczył nam tutaj na piąte miejsce, brawo, brawo, fantastycznie, jest coraz lepiej. Spójrzmy tutaj na Maćkę, na Maciek jeszcze nie rozpoczął, na razie okrążenie wyjazdowe, kombinator, Alfito na razie w boksie, Kubalski też, sądzę, że tutaj jeszcze... chłopaty, Grzybsonek jedzie, zostaniemy trochę z tym Grzybsonkiem, zobaczymy, jak sobie tutaj poradzi. Chciałbym tutaj jeszcze poinformować, że pojemność trybun tutaj właśnie, jeżeli chodzi o Abu Dhabi, to jest 70, może pomieścić 70 tysięcy kibiców, no sporo, sporo. Tutaj przypomnę jeszcze, że długość alei serwisowej, jeżeli chodzi o gdzie obowiązuje, przepraszam, ograniczenie prędkości, jest to 358 metrów, więc no też nie mało. 1,21, Grzybsonek, 2, 3 i to będzie czas na miarę 9 pozycji kierowca Hasa. Ale ja się szybko przyniosę do Maćka, bo wiem, że Maciek tutaj napsuł krwi wczoraj kierowcom. Oscylował między 2., 3., 4. miejscem wczoraj, więc tutaj naprawdę powalczył. Dobry czas w danym momencie. 15, 16, wyjazd na prostą 20, 21. 22, 23 i to jest czas szósty. Wypycha Schizera. No, ciaśniutko, ciaśniutko. Tyrio, proszę bardzo, drugie miejsce. Duchas, proszę bardzo. Proszę bardzo. O, trzecie i czwarte miejsce tutaj. Zobaczmy, trzecie i czwarte miejsce. Dwie Ferrarki. No. Pokazują swoje pazurki. Maciek tutaj dalej jedzie, ale Grzybsonek. De Volo już nie jedzie, kombinator Alfito nam został i Kubalski. Może zostawmy z Alfito, przepraszam, z kombinatorem, zobaczymy, jak kierowca Alfy tutaj pojedzie. Jak sobie poradzi kierowca. Dokładnie, przyjeżdżamy tutaj, piątka, szóstka i zobaczymy. Druga prosta, drugi sektor, szykana. A może jeszcze przypomnę, że tutaj mamy dwie strefy DRS między zakrętami 5 i 6 oraz 8 i 9 i tam kierowcy będą musieli pokazywać swoje umiejętności. Znaczy chodzi mi o to, żeby w tym momencie, czy w tych, też na tych prostych
na tych prostych Brawo Kombinator się wyprzedzali. Także tak to widzę. Brawo Kombinator. Dalej tutaj zobaczymy. Cóż tam się porobiło? Alfito, co tam się stało? Rozwalony. Kubalski jeszcze jedzie. Nie, Kubalski też wjechał nam do boksu. Witam wszystkich widzów bardzo, bardzo serdecznie. Kabanos 8. Cóż tam nam jeszcze robi czas? Sądzę, że Murek jeszcze się poprawi. Będzie chciał. O'Hara. Oj, O'Hara bardzo mocno tu wyjechał. Kombinator. Nie, Shizer tutaj jest w drugim sektorze. Między zakrętem 5-6, prosta startowa raczej, i zobaczymy, czy Shizer, proszę bardzo, szwagier Kolaska, Ferrari, jednak nie wystarczyło mu to drugie czy trzecie miejsce. Nie, on tu powiedział, że będzie walczył. Alfito, błony przy dogrzewaniu opon na okrążeniu wyjazdowym, no też tak się zdarza. Szkoda. No niestety ostatnia pozycja. No nic, może punkty się uda wywalczyć, będzie walka. No też mamy taką nadzieję, abyś tutaj zdobył jak najwięcej punktów. Wracając do Shizera, tutaj na razie jest na miejscu piątym. Trzeci sektor. Oj nie, jednak koniec. Dobrze. Box, Tyrio, okrążenie wyjazdowe i Emulek. Który z nich pierwszy? Tutaj Tyrio chyba zacznie jako pierwszy. Chociaż tutaj mamy Petrzyka. Tak, Petrzyk już tutaj zaczął, dlatego tutaj zostanę na nim. Zobaczymy, jak tutaj Petrzyk nam sobie poradzi z tym wszystkim. Nie, Petrzyk zjechał, przepraszam, ja to tutaj mam jakieś problemy z laptopem. Dziwne rzeczy mi się tutaj włączają, także przepraszam za takie przestoje i ciszę. Oj! Krzychu Chris, tutaj nowy kierowca. Kierowca Williamsa. Na razie w 1.28, no to jest bardzo słaby czas, ale... no, kierowca, który dopiero się uczy. Cześć Kamilek, cześć. Kubalski, Emulek, czy Emulek tutaj przeskoczy szwagra? No, na razie nie spalił, jest dobrze. Przepraszam, jednak odpuścił. Coś mu tutaj nie wyszło, ale coś tam się porobiło. Ktoś nam się tu rozwalił. Chyba Kubalski, tak, Kubalski. Kierowca Mercedesa niestety nie wyrobił. Wczoraj mieliśmy też taki przypadek i niestety nie wyrobił. Uderzył w ścianę wjeżdżając do boksu. Także Maciek tutaj jeszcze nam robi okrążenie. Większość tutaj kierowców w boksie czekają do samego końca. I może rzutem na taśmę się przesuną tutaj o parę oczek do góry. Zobaczymy. Jedziemy dalej z Maćkiem. Zobaczymy, jak kierowca Williamsa sobie tutaj poradzi. Jesteśmy w zakręcie numer... na prostej między zakrętem numer 5 i 6. Może tak. Siódemka, ósemka. Wyjazd na prostą. Powiedzmy... dziewiątka, dojazd do dziewiątki, łuk, oczywiście to jest tor zmodernizowany, nie tak jak wcześniej było, chociaż ja jestem za poprzednią wersją, ta jest troszeczkę uproszczona, no ale... Żółta flaga w drugim, między drugim a trzecim sektorem, jedziemy dalej z Maćkiem. Maciek, który jest w danym momencie na P3, no jest bardzo blisko tutaj Emulka. Emulek wie, że musi tutaj troszeczkę narobić. Nie, jednak Maciek zjeżdża.
Oj, tutaj Duchas nie wyrobił. Jednak coś to Ferrari nam tutaj, coś mu tu nie idzie. Ale dobrze. O'Hara jest tutaj już. Aha, dojeżdża do zakrętu numer 5. Zobaczymy, jak sobie poradzi teraz na tej prostej między piątką i szóstką. Czy przesunie się jeszcze o parę oczek? Może jedno, może dwa, a może w ogóle wskoczy na P1? Zobaczymy. Mało czasu do końca zostało, tylko 2 minuty, ponad 2 minuty, więc tutaj no, muszą wszyscy wyjeżdżać jak najszybciej. Mamy żółtą flagę w pierwszym sektorze, który z kierowców tam przepuszcza. Grzybsonek 12, Peczyk 13. Okrążenie wyjazdowe, mam nadzieję, że Petrzyk tu jeszcze pokaże swoją bytności, bo to jest naprawdę bardzo dobry kierowca. Mam nadzieję, że mnie słyszy i tutaj muszę go pochwalić, bo nieraz jechaliśmy koło w koło i na sumie też trochę krwi, ale. Oj, tutaj delikatny błąd, na szczęście nie spalił, ale chyba opuści to. Czy nie, O'Hara? Opuści, czy pojedzie dalej? Jedzie dalej. 20, duża będzie strata, 22, 8 pozycja, tuż za kombinatorem. Kombinator też tutaj próbuje się poprawić, tak, na razie jest to delikatna poprawa, zobaczymy, czy kierowca Alfy Romeo się poprawi. Nie, jednak zjeżdża, odpuścił. Kogoż my tam mamy? Duchas tutaj chce powalczyć jeszcze o jak najwyższą pozycję, aby tutaj powalczyć o jak najlepsze punkty. Nie, jednak odpuścił. Mamy 54 sekundy do końca. Kombinator chyba nie pojedzie. O'Hara, czy on jeszcze się będzie poprawiał? Tak, jeszcze się będzie poprawiał. Zapomniałem tutaj powiedzieć o Ardianie, który tutaj jest w danym momencie na 9 pozycji. 1.23.658. Nie, jednak odpuścił. Cabanos też. Remi też odpuszcza. Grzybsonek. Troszeczkę przeskoczę tych wszystkich. O, próbuję się tu podciągnąć jeszcze. Peczyk, bardzo, bardzo mądrze. No, każdy orzech może. No, jeżeli się uda, to dlaczego nie? Rafalsko nadal jedzie, ale tutaj ma dużą stratę. Peczyk, zostanę może z Peczykiem tutaj. Krzychu Chris, nadal nic. Żółta flaga w drugim sektorze. To chyba chodzi o przepuszczanie kierowców do. Właśnie czas. Do zakończenia niedużo zostało tutaj Petrzykowi. Przepraszam bardzo, Petrzyk jest tutaj na 13 miejscu, czyli nic się tutaj nie zmieniło. Szwagier Kolaska, ja przesunę się może szybko do przodu, ponieważ Maciek tutaj walczy, Emulek i Szwagier już nie. Emulek tylko walczy tutaj o lepszą pozycję. I tak, rzutem na taśmę wskoczył nam na drugą pozycję. No brawo Maciek, fajnie, że walczycie do samego końca. Ja mówię, że nie ma nic gorszego niż poddanie się. Chociaż sam to raz zrobiłem, przyznaję się tutaj i Hausero tutaj mi ciągle to wypomina. Pozdrawiam cię, Hausero. Ale i najlepszemu się może zdarzyć, więc. Nie myli się ten, kto nic nie robi, więc sami wiecie, jak to jest. No dobrze, mamy koniec kwalifikacji, więc tutaj zaraz przeczytamy całą osiemnastkę. Przypominam, że mamy 18 kierowców. No niestety, trzem się tutaj nie udało. Alfito tu wspomniał wcześniej, że przy rozgrzewaniu opon popełnił błąd, gdzieś go zarzuciło. No i ściana płaczu.
Po bolidzie. Tak, koniec kwalifikacji, więc przeczytam jak najszybciej. Szwagier Kolaska z pole position. Brawo, szwagry. 1,22, 587. Brawo, mam nadzieję, że mi się uda chociaż dobić do takiego czasu jutro. Maciek, drugie miejsce. Trzeci Emulek, brawo, to jest nasza trójka. Dalej czwarty Tyrio, piąty Duchas, szósty Shizer. Kombinator pięknie na miejscu siódmym, ósmy Ohara, dziewiąty Ardian, Cabanos na miejscu dziesiątym. Dalej, jedenasty Remi, Grzybsonek, dwunasty Pecik, trzynasty Rochalsko, czternasty, piętnasty Crisp, Devolo na miejscu szesnastym, siedemnasty Alfito i osiemnasty. Całą stawkę zamyka nam Kubalski, kierowca Mercedesa. Miejmy nadzieję, że to wszystko jakoś nam się tutaj poukłada i... I ja przygotuję sobie tutaj jeszcze wgląd na YouTubie, także zobaczymy jak to będzie. Dobrze, mamy chwilę, kierowcy przygotowują się tutaj, ustawiają strategię, ustawiają bolidy. Nie mogę nic powiedzieć na razie o pierwszej trójce, jaką bym sobie tutaj wymyślił. Chodzi mi o to, czy kto dojedzie jako pierwszy, drugi, trzeci w tej kolejności. No cóż, czas pokaże. Tak, rozpoczynamy okrążenie formujące na spokojnie, tutaj przejadą kółko, rozgrzeję opony i mam nadzieję, że Maciek i Emulek, Pustyrio, Duchas, fantastyczna szóstka tutaj, Kombinator siódmy, no oni tutaj będą walczyć o jak najlepszą pozycję, to są naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrzy i sumienni kierowcy, czyli tu mamy możliwą strategię na wyścigi, czyli medy, hardy. Więc tak jak wspomniałem, to są naprawdę bardzo dobrzy kierowcy, którzy potrafią się ścigać, potrafią wyprzedzać. Naprawdę mogę tutaj im słodzić, ile tutaj się da, ale nie o to wszystkim chodzi. Chodzi też o to, aby każdy z nich oczywiście jechał fair, wyprzedzał fair, omijał, nie blokował, bo o to w tym wszystkim chodzi. Mamy jeździć for fun, a nie tutaj jeden drugiemu przeszkadzać, czy specjalnie wjeżdżać, zajeżdżać i urywać skrzydło. Dobrze, już jestem. Ja może przypomnę taką informację, że długość od pierwszego pola startowego do pierwszego zakrętu po starcie to jest około 300 metrów, więc tutaj no niezbyt dużo. No. Zaraz się okaże, jak tutaj się rozpocznie. Krzychu, dyskwalifikacja, chyba się tam nie zmieścił. Grzybsonek też, no zobaczymy. Chwilę napięcia. 1, 2, 3, 4, 5 czerwonych świateł i ruszamy! No, Krzychu, tutaj Faustard, mamy już tutaj pierwszego kierowcę, który złapał, ale jedziemy tutaj z jednak szwagier Maciek Emulek pierwszy, jednak tutaj szwagier nie pozwolił się wyprzedzić.
Może pojadę, może zobaczymy tak tutaj do pierwszego zakrętu, ale też plotę głupoty, do piątki tutaj i teraz między piątką a szóstką tutaj mamy tą długą, prostą. Duchas tutaj się strzela razem z kombinatorem, ale zobaczmy to z perspektywy Schizera. Tutaj Schizer napędzony w Red Bullu. Kombinator robi co może tutaj, aby się obronić, ale Duchas tutaj nie pozwala. Oj, delikatne dotknięcie. Czy to Schizer? Tak, Schizer w pięknym stylu to chyba wykorzysta. Ale też piękna akcja, piękna walka. Brawo, brawo, panowie, oby tak dalej. Maciek Pietraszak, proszę bardzo, wyprzedził tutaj szwagra. Ja tutaj zostanę na razie z tyłu. Tutaj... przepraszam, oj! Przepraszam za emocje. A jednak tutaj Schizer stracił tą pozycję, ponieważ wszystko ładnie to wykorzystał, przepraszam, Ardian, który przyglądał się z daleka i wyprzedził tutaj Schizera. Przeskoczmy szybko tutaj do samego początku, ponieważ, jak wspomniałem wcześniej, Maciek w pięknym stylu wyprzedził tutaj szwagra. Nie wiem, co tam zaszło. Maciek najlepszym czasem, 1.32.062, bardzo ładnie. Szwagier Kolaska jednak depcze mu po piętach, a za nimi już jest Emule, który przegląda się, mamy żółtą flagę w trzecim sektorze i to jest Kabanos, Percik, coś tam musiało się podziać. Jako pierwsi wskoczyli do boksu, wskoczyli, bo tutaj naprawdę są potężne prędkości i jedziemy dalej tutaj z chłopakami z przodu, ale tutaj Schizer nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i w tym pociągu tutaj, jeżeli chodzi o kombinatora Ardiana i Schizera, jedzie za nimi, a za nimi już tutaj, proszę bardzo, nic o nim nie mówiłem, O'Hara, oj, ale by tutaj mocno przestrzelił, ups, tutaj no, mały błąd O'Hary, na szczęście to uchwyciłem, mały błąd O'Hary, miejmy nadzieję, że nic się nie stanie. Remy tutaj jest bardzo blisko i tutaj wyprzedzany już przez kierowcę Hasa na spokojnie, kierowca Hasa, ale Remy się tutaj nie podaje. Oj, delikatne dotknięcie tutaj, Grzybsonek troszeczkę zjechał tutaj na lewą stronę do Remiego. Zobaczymy. Jedziemy dalej tutaj z kierowcą Remi. To jest... Proszę bardzo, jak nam się wszystko tutaj zmienia, jak w kalendarzu czas zmienia się bardzo, bardzo, bardzo szybko. Tyrio bardzo blisko Emulek znów blisko szwagra i szwagier pędzi za Maćkiem. Tu będą ostre walki, jeżeli chodzi o tych czterech kierowców, ponieważ są bardzo, ale to bardzo blisko siebie. Ja zostanę tutaj ze szwagrem, który się ukrył 5 sekund, przekroczenie w alei serwisowej. No coś mu tutaj nowemu kierowcy nie idzie, ale zostańmy tutaj przy tej pierwszej czwórce. Mówię czwórce, ponieważ Tyrio tutaj dołączył do tej trójki pierwszej, która zdobyła pierwsze trzy pola. Tyrio bardzo blisko, ale Schizer też blisko Ardiana. Nie wiem, gdzie tu przeskoczyć. Ja wiem, że Maciek tutaj mnie informował, że będzie walczył tutaj o jak najlepszą pozycję. Wczoraj mu się to nie udało, więc dzisiaj będzie się starał to wykorzystać. Tyrio bardzo blisko Emulka. Ja wiem, że Emulek jest dobrym kierowcą. Spójrzcie tutaj na tą wspaniałą walkę. Jeden za drugim. Pociąg za Maćkiem, który robi co może, aby uciec tutaj całej tej trójce, która jedzie za nim. Uff, dzieje się. Tutaj kombinator. Ardian to jest następny pociąg, ale ja zostanę tutaj z przodu, ponieważ jak widzieliście, szwagier tutaj pokazuje się w lustrach Maćkowi i chcę go poinformować. Halo, halo, kolego, ja tutaj jestem zaraz za tobą. Spokojnie, DRS-ik włączymy. Pyk. I już jestem na pierwszym miejscu. Znów się pokazuje, wychyla się co chwilę tutaj, aby pokazać się Maćkowi w lusterkach. No i teraz DRS, niestety... tak, DRS włączony i Emulek, czy Emulek wykorzysta? Tak, wyprzedza tutaj szwagra, ale też napędzony jest niesamowicie. Pięknie to zrobił Emulek. Dohamowanie do szóstki jest bardzo, bardzo mocne. Przeciążenia tutaj od 4 do 6 G, no tutaj są bardzo mocne te przeciążenia. Krzychu, Chris, kolejna kara. Tutaj widzę, że nie może sobie poradzić tutaj z tym wszystkim, ale ja tu zostanę ze szwagrem.
jest maczkiem. Ale Tyrio tutaj nie odpuszcza, walczy do końca. Kombinator tutaj bardzo blisko. Ardian, mamy żółtą flagę w trzecim sektorze. Sądzę, że to jest Krzych Chris, tak mi się wydaje. Kombinator, czy on tutaj wyprzedzi? Wiem, że tutaj to jest bolesne, kiedy jedzie się za kimś, a jakby ma się lepsze tempo. Chociaż nie mówię, że Ardian jest tutaj gorszy, absolutnie, zgrzeszyłbym. Niemniej jednak tutaj wiem, że będzie ostra walka. Ja przerzucę się tutaj. Emulek już, proszę bardzo, z najlepszym czasem, ale też Emulek poszedł, uciekł Maćkowi już na ponad sekundę. Maciek musi robić co tylko w jego mocy, aby tutaj odzyskać, doskoczyć tutaj do systemu DRS. Tutaj już jest dublowany Krzychu Chris. Przeszkadza troszeczkę ten duch. Dalej Tyrio, szwagier nam tutaj spadł, Tyrio go wyprzedził. Przepraszam, nie wiem, co tam się dzieje ze szwagrem. Ardian tutaj już jest pół sekundy za Schizerem i... Oj, Tyrio się czai tutaj na Maćka. Delikatnie zarzuciło tutaj Maćkiem. I teraz mamy wyprzedzanie. Tak jak mówiłem, Tyrio tutaj jednak nie odpuszcza i walczy. Brawo Tyrio, w danym momencie jest to druga pozycja, brawo. Szwagier już tutaj nam troszeczkę odstaje, nie wiem, co tam się stało. Rakfalsko wyprzedził tutaj Remiego i Devolo Kubalskiego. No tutaj są przetasowania. Maciek będzie naciskał na Tyrio, a wiem, że on tutaj się nie pobaje i będzie walczył. Dopiero mamy piąte okrążenie, tutaj chyba Maciek dostał ostrzeżenie. Oj, tutaj zarzuciło trochę Tyrio. Mamy żółtą flagę w trzecim sektorze. Cóż tam się... Samochód bezpieczeństwa. Pierwszy samochód bezpieczeństwa. Obróciło nam szwagra. Jednak coś nie poszło. No, czy teraz kierowcy będą wjeżdżać do boksu? Mamy pierwszy samochód bezpieczeństwa. Szóste okrążenie. Na szczęście to tylko obrót szwagra. Delikatny spin, Emulek tutaj też troszeczkę straci przy tym, ponieważ znów kierowcy jakby się zbliżą do siebie i nie będzie tej różnicy. Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie, naprawdę bardzo serdecznie, mimo sobotniego wieczoru. Fajnie, że nas oglądacie i słuchacie, naprawdę jest to bardzo miłe. Ale powracając do tutaj początku, ja może zostanę tutaj na razie z... Zostanę tutaj z Mulkiem. Zostaniemy szwagrem tutaj. Przepraszam, głosy mi się tutaj jakieś nakładają dziwne. Tutaj. Emulek, tak, Emulek w boksie, Tyrio w boksie, Maciek w boksie. Duchas chyba został, nie, Duchas też w boksie, mamy tutaj, nie, jednak został. Zobaczymy tutaj dalej kierowcy, co zrobią, czy wszyscy tutaj nam zjadą, czy jednak część kierowców pojedzie dalej. Kombinator jednak się zdecydował, zrobił chyba ten sam błąd co wczoraj. No, szkoda, mówiłem, może jednak czasami trzeba wjechać do tego boksu, także... Tak, przejdźmy, może sobie zobaczmy tutaj pozycję. Ducha z 4 do przodu, kombinator proszę bardzo 5, ale to wszystko jest przed zmianą opon. Tutaj kierowcy, którzy zjechali, no troszeczkę na tym wygrają. Zobaczymy, na więcej stracił szwagier, bo aż 14 pozycji. No zobaczymy, czy tutaj się podniesie, jeżeli chodzi o to. Mamy tutaj
Stoję, The Volo, Kubalski też nie zjechali. No zobaczymy, jak to się będzie miało do całości. Medy, sześciokrążeniowe, ma pierwsza trójka. Grzybsonek też nie zjechał. No, zobaczymy, jak to się będzie miało do całości. Krzychu, Krys, Softy, no to trochę takie... No, zobaczymy. Kary 8 sekund, Krzychu, Krys. No, zobaczymy, czy sobie tutaj to jakoś ułoży. Jedziemy dalej tutaj z kierowcami. Samochód bezpieczeństwa na bieżącym okrążeniu nam tutaj zjedzie. Oj, teraz się będzie działo. Duchas, jednak ruszył tutaj Duchas jako pierwszy, drugi kombinator Emulek już tutaj przeskoczył nam i już zaczyna się walka. Mario, przepraszam, Maciek, Alfito, tutaj żółta flaga w pierwszym sektorze, coś tam się porobiło, szybko przeskoczmy. Oj, z tyłu coś nam się tutaj porobiło, Kubalski albo został uderzony, albo też spin delikatny. Ciężko jest mi w danym momencie to stwierdzić, ale sądzę, że tutaj będą zgłoszenia szły, ale dobrze, ale wróćmy do wyścigu tutaj, ponieważ Duchas, kierowcę Mercedesa, Ferrari, a jednak Emulek wcisnął nam się tutaj pięknie, no i Emulek jednak pokazuje, że w danym momencie okrążenie numer 8 nie ma sobie równych. Ale kombinator Duchas, kombinator walczy tutaj. Przepraszam. Kombinator walczy tutaj o jak najlepszą pozycję. Przypominam, że kierowca Alfy nie zjechał jeszcze. Oj! Oj, 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 oj. Duchas chciał tutaj mocno powalczyć. Na szczęście wyhamował i nic się nie stało. Nie było uszkodzeń. Oj! Nie wiem, czy tutaj ja zostanę na tych kierowcach. Błąd, to jest błąd, panowie, tutaj walka, nie wiem, ale dobrze, troszeczkę sobie tutaj. Maciek już tu za nimi, Tyrio, tutaj już chce dogonić jak najszybciej kombinatora, a w Mulek już uciekł na 3,5 sekundy, kombinator 2,3, no tutaj będzie walka ostra, Tyrio tutaj próbuje wyprzedzić kombinatora, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, na tym nawrocie piątka, między piątką a szóstką długa prosta jest. No i teraz Tyrio, tak, Tyrio wyprzedza nam tutaj Duchasta i oj, chociaż jeszcze nie, walczy tutaj Duchast ze wszystkich sił, tak, wyprzedził tutaj Maciek, tutaj walczy z kombinatorem, z Duchastem. Oj, tutaj jest piękna walka, pociąg nam się tutaj zrobił, ale widzę, że Schizer też tutaj nie odpuszcza. Ja może zostanę, kombinator wyprzedził tutaj Duchasta. Oj, oh. Oj, zaczyna się dziać, no i proszę bardzo, Maciek jeszcze zdążył wyprzedzić tutaj Duchasta, także coś tutaj się musiało podziać. Nie wiem, czy źle rozgrzane opony, no zobaczymy, tutaj bardzo mocne dohamowania Duchasta i to może być też problem. No zobaczymy. Mamy żółtą flagę w trzecim sektorze. Ktoś nam się tutaj... Alfito, niestety Alfito. Miejmy nadzieję, że jeszcze dogoni tutaj całą tą stawkę. O'Hara dostaje 5 sekund za kolizję z Schizerem. No zobaczymy, jak to będzie się miało do całości. Tutaj Rafalski wjeżdża nam do boksu. Dużo osób nas wjechało do boksu. Tak chyba ci wszyscy kierowcy, którzy mieli wjechać, chociaż widzę, że tutaj kombinator został, a to znaczy, że musi przejechać całe okrążenie ze samochodem bezpieczeństwa, aby wjechać do boksu. Podziało nam się znowu, mamy kolejny samochód bezpieczeństwa, tym razem na 10 okrążeniu, a do końca zostało 19 skromnych kółeczek.
Pierwsze miejsce dalej Amulek, ciężko mu będzie wyrwać topę 1. Miałem nadzieję, że tutaj szwagier Kolaska nam trochę pokaże, trochę tutaj pogrozi Amulkowi, ale nigdy do końca nie wiadomo. Jak to mówił świętej pamięci Górski, dopóki piłka w grze, wszystko się może zdarzyć. To też dopóki kierowcy jadą, tutaj wszystko się może zdarzyć. Odpukać może jakieś spiny, coś się może tutaj niedobrego przytrafić. Dlatego zawsze trzeba jechać do samego końca. I Kamil Leśniak dobrze o tym wie. Pozdrawiam cię, Kamil. Miejmy nadzieję, że tutaj Kamil wróci do nas. Kłopoty zdrowotne, chodzi tutaj o kłopoty związane z zębami, no to czasami tak jest. Więc rozumiem, że tutaj nie mógł jakby do nas dzisiaj dołączyć, no bo no, faktycznie nie idzie się skupić, jeżeli coś tam boli, no to nie idzie się skupić. Dalej, jeżeli chodzi o nasz wyścig, Mulek, Tyrio, Maciek, to jest nasza pierwsza trójka. No i teraz będziemy czekali tylko na wznowienie przez Emulka tego wyścigu. Tak jak mówiłem, mamy 16 zakrętów, 9 lewych, 7 prawych. No, trzeba się tutaj niby jest to prosta nitka toru, ale jednak troszeczkę trzeba się namęczyć, a szczególnie tutaj między zakrętem 6 i 7. Strasznie nie lubię, gdzieś mnie tam zawsze obróci. Duchas dostał 3 sekundy, liczne ostrzeżenia. Chris, co tu się dzieje? Panowie, mamy już tutaj 3 kierowców z karami. Ja tutaj wiem i widziałem, że Schizer tutaj dostał też karę niepotrzebnie. Na pewno będzie odwołanie, więc tutaj wszystkim się zajmiemy na spokojnie. Fajnie zwróć uwagę, że na razie wszyscy kierowcy jadą, mimo tego, że tutaj Chris ma potężną stratę do całego peletonu tych kierowców, więc no, ale jedzie, nie poddaje się, więc tutaj trzymamy za niego kciuki, aby dojechał do samego końca. Przerzućmy szybko opozycję, samolot bezpieczeństwa, krzychu Chris, koliza z kierowcą Duchast. No nie no, to słabo, słabo, panie Krzysztofie, słabo. Postoje Pecik 2, dalej Cabanos i szwagier Kolaskę. Opony, większość tutaj na hardach, czyżby tu kombinowali coś do końca, nie wiem, albo pojadą, powiedzmy, nie wiem, do 20 okrążenia, po czym zmienią, czy 22, w razie W, safety car, softy i do samego końca. No tutaj jeszcze się podzieje na pewno ostatnie okrążenie, jeżeli chodzi o safety cara. Wyłączmy teraz to. Pojedźmy tutaj sobie na razie z Emulkiem, chociaż korci mnie, aby przełączyć się gdzieś na środek stawki, ponieważ tam przeważnie dzieją się, oj, dzieją się tam różne nieprzewidywalne wyprzedzenia przez kierowców. No, no, zobaczymy. Maciek tutaj czai się za Tyrio, a Tyrio nie odpuści tutaj Emulkowi, chociaż wiedzą doskonale, ale jak przyklejony jedzie Tyrio do Emulka. Zobaczymy, co tutaj, dlaczego Remy jest tutaj przed Adrianem, nie rozumiem. Sądzę, że parę zgłoszeń tutaj będzie, na spokojnie wszystkim się oczywiście sędziowie zajmą. Samolot bezpieczeństwa zjedzie nam na bieżącym okrążeniu. No i teraz Emulek już spowolnił całą stawkę. Wszyscy rozgrzewają opony. Emulek tutaj się czai, a za nim Tyrio i Maciek. Czy Maciek wyprzedzi Tyrio? No, ciężko będzie tutaj jakby
wyrwać Emulkowi to P1. No ale tak jak mówiłem wcześniej, wszystko się może zdarzyć. Tak, no i Tyrio, przepraszam, Jemulek właśnie ruszył tutaj, zanim Tyrio i Maciek, czy oni tutaj jeszcze powalczą? Widzę, że Tyrio tutaj nie odpuszcza, 30 za Emulkiem. O Boże, na co się tutaj przerzucić, ponieważ każdy jedzie tak blisko siebie, że ciężko będzie mi tutaj to wszystko jakby okiem znać. Ale zobaczymy, Kowalski jest też blisko szwagra, czy on pokusi się o to, aby go wyprzedzić, zobaczymy. Tutaj Petrzyk jest tylko 1/10 za Rakwalską. Maciek 30. Tutaj mamy jednak przetestowanie. Peczek wyprzedził nam tutaj Rachwalsko przed piątką, przed tym zakrętem na prostą do szóstki. Zobaczymy, tutaj Rachwalsko jednak nie odpuszcza i walczy. Walczy z Peczykiem i wyprzedza tutaj Peczyka, ale nie, jednak Peczyk. Oj, przestrzelony ten zakręt i dostał kombinator o Peczyka. Niestety, ale też tam się podziało. Kubalski znów niestety dostał strzała. Maciek tutaj walczy z Tyrio. Nie odpuszczają tutaj Emulkowi. Chłopacy tutaj jadą O'Hara blisko, tutaj Devolo. Ja przerzucę szybko, bo O'Hara tutaj walczy z Devolo o pozycję numer 9. Tutaj przed nimi jest sznur tutaj bolidów. Tyrio 30, nie wiem gdzie się przerzucić, przepraszam jeżeli coś pominę, ponieważ tutaj ciekawi mnie też pierwsze trzy miejsca, czy oni wyprzedzą tutaj Maćka, przepraszam, Emulka, czy Maciek tutaj da radę wyprzedzić Tyrio. No tutaj za nimi już się pokazuje Shizer, czyli jakby kolejny do tego pociągu, ale widzimy, że w 7, tutaj 1,5 sekundy za nimi, to znaczy za nimi, za Shizerem tutaj jest Remi, który też tutaj już widzi całą tą czwórkę. Duchas dostaje 3 sekundy kary, liczne ostrzeżenia. Wyprzedza Devolo Duchasta. Tyrio tutaj będzie chciał walczyć, czuje tutaj wygraną, chociaż jeszcze do końca sporo krążeń. Także może mu się udać, zobaczymy. Najważniejsze jest to, żeby przytrzymać tutaj Emulka do czasu, aż centrum pozwoli włączyć DRS. Witam wszystkich widzów, witam Tyrio, Emulek, Maciek, tutaj O'Hara, Kombinator. Cóż, o, Kombinator nam tutaj spada, nie wiem co tam się wydarzyło. Szwagier, Kolaska tutaj za Kombinatorem. Nie mam pojęcia, co tam się wydarzyło. Ja tutaj przeskoczę szybko do przodu, ponieważ Tyrio tutaj czai się za... proszę bardzo, właśnie Centrum Kontroli Wyścigów podało, że już od teraz będzie Shizer w boksie. Coś tam się musiało stać. Będzie można włączyć DRS. No i to będzie woda na młyn dla Emulka. Chociaż wiem, że Emulek tak szybko nie puści. Na pewno będzie walczył o to P1. No i teraz Tyrio, czy on sobie poradzi z Emulkiem? Wyjście na prostą, wyjście na prostą tutaj między zakrętem 5 i 6, czy wyprzedzi tutaj? Jest napędzony, ale Emulek tutaj nie odpuszcza, pali, jednak nie, jednak się nic nie wydarzyło tutaj. Ale Tyrio jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, trochę go zarzuciło przy wyjściu tutaj. No i teraz czy wyprzedzi Emulka? I tak właśnie to się dzieje tutaj. Tyrio wyprzedza Emulka i Emulek, mamy nowego lidera w tym wyścigu. Tyrio jest teraz nowym liderem. Dalej Emulek i Maciek. Maciek tutaj będzie chciał powiedzieć: słuchaj Emulek, no wcześniej mnie wyprzedziłeś, no ale teraz ja chcę powalczyć też o P1. Czy to mu się uda? Delikatny uślizg Tyrio. Emulek tutaj za nimi. Maciek się czai. Niżej tutaj widzimy, że O'Hara jest bardzo blisko Cabanosa. Cabanos blisko Rakwalsko. Także tutaj kolejny pociąg, ponieważ Rakwalsko jest za Duchasem i tak dalej. Więc tutaj się jeszcze może podziać. Kubalski jest tutaj... przepraszam, tak przeskakuje. Kubalski jest tutaj blisko Alfito. Alfito nam się tutaj troszeczkę podniósł fajnie. Remi dostaje tutaj 3-sekundową karę.
Także zobaczymy tutaj. O'Hara już jest tylko 1/10, 2/10. Gibsonek jest tutaj blisko O'Hary. Trzy wyprzedzi. Tak, bierze go z prawej strony tutaj do zakrętu. Oj! Oj, oj, oj. No i tu był wina, definitywna wina O'Hary, który tutaj przestrzelił zakręt. Na tym wszystkim skorzysta tutaj kombinator. Chociaż nie, jednak nie, Gibsonek tutaj odpalił rakietę i kierowca Hasa dojeżdża do szóstki tutaj. Szykana. Oj, delikatne tam było dotknięcie. Przeskoczy tutaj jakby troszeczkę w dół. Ja wiem, że chłopacy do góry się strzelają. De Volo, Remy. De Volo wyprzedził Remy'ego teraz. Chłopacy, szwagier tutaj jest bardzo, ale to bardzo blisko kombinatora. Dalej kombinator będzie walczyć tutaj jest... z Gibsonkiem, chociaż Gibsonek tutaj kierowca Hasa nie odpuszcza. Nie odpuszcza i będzie... Oj! Delikatne dotknięcie, mam nadzieję, że lotka nie poleciała. Delikatne dotknięcie kombinatora. Czy kombinator tu wyprzedzi jeszcze Gibsonka, czy Gibsonek się utrzyma na pozycji numer 10? Któż nam tam zjeżdża? Oj! Znów dotknięcie! Oj! No i teraz to definitywnie wina kombinatora. Samochód bezpieczeństwa. Szkoda, szkoda, szkoda. Mam nadzieję, że Gibsonek sobie tutaj nie uszkodził. Nie, jednak nie ma całego skrzydła. Niestety musi zrobić całe okrążenie, aby wjechać do boksu. O'Hara i Cabanos w boksie. Szkoda. Szkoda mi Gibsonka, ponieważ walczy tutaj fantastycznie. Ciężko mi będzie tutaj wybrać kierowcę dnia. Mamy kolejny samolot bezpieczeństwa. Okrążenie numer 17. No, powiem wam, że walka jest tutaj niesamowita. Ciężko jest się tutaj skupić na jednym kierowcy, ponieważ nie jestem w stanie tutaj, jak nie jestem w stanie komentując sam, wszystko uchwycić, więc jak powiedziałem wcześniej, jeżeli tutaj kogoś pominę, no przepraszam, ciężko jest tutaj samemu. Schizer dostał karę przejazdu przez aleję serwisową. Szkoda, bo mogą być fajne punkty. Zjeżdża nam Emulek, tak jak mówiłem. No i teraz przeskoczmy szybko na oponę, jak oni sobie wezmą. Czy to będą softy, czy medy świeże? Medy, jednak Styrio, medy, Maciek został na hardach. Stwierdził, że jednak są na tyle dobre wykluczenie z sesji. Schizler nam się tutaj poddał. Szkoda. 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 18 okrążenie, nie mamy kierowcy Schizera, któremu kibicowałem. Miałem tu nadzieję, że jednak powalczy. Niestety, niestety nie. Kombinator tutaj, 7-okrążeniowe hardy. Tyrio nam tutaj softy założył. No i większość, tak jak mówiłem wcześniej, że będzie to oscylować między 17 a 20 okrążeniem. No tutaj medy i softy. No, kto tutaj ugra najwięcej? No Tyrio naprawdę jest bardzo szybkim kierowcą i czy on sobie poradzi? Czy ten kierowca poradzi sobie tutaj z tymi oponami, bo przecież o to tu chodzi. Także... Cześć Hobbit, witam Cię bardzo serdecznie. 18 okrążenie. Ja tutaj z tymi oponami. De Volo, 10 pozycji do góry. Brawo, brawo, brawo. Włączmy już to wszystko. No i tutaj Tyrio, kombinator, Emulek. No takiego scenariusza bym się tutaj nie spodziewał. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że tutaj kombinator ma zużyte medy. Tam jest chyba 8 okrążeń, ma, o ile się nie mylę. Proszę o restart sesji. No nie wiem dlaczego mam to robić. Dlaczego mam to robić. E,
Gdybyś tutaj nas poinformował, byłoby fajnie. Mogę cię zaprosić do budki, jeżeli oczywiście masz taką ochotę nam wyjaśnić. Jeżeli masz to nagrane tutaj, dobrze, my to sprawdzimy. Mamy jeszcze jedno okrążenie tutaj za samochodem bezpieczeństwa. Ja tutaj postaram się szybko zaprosić. Gdybyś mógł wejść do mnie, to byłoby fajnie. Albo wyślij mi zapkę, ja cię szybko tutaj zaproszę, tak będzie prościej. Nie chcę cię tutaj wyszukiwać na live. Także dobrze, 19 okrążenie, a to znaczy, że zostało nam tylko 10 do końca. Split drugi Legends Racing League. Muszę powiedzieć, że na pierwszym miejscu Tyrio. No, spodziewałem się tutaj Mulka, ale sądzę, że Mulek tutaj nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Chociaż Tyrio ma tutaj softy, miejmy nadzieję, że te softy wytrzymają troszeczkę. Wytrzymają trochę te softy, także no zobaczymy. Adrian, możesz do mnie wejść tutaj, to będzie bardzo fajnie. Samochód bezpieczeństwa właśnie nam zjedzie, zjechał na tym okrążeniu. No i teraz Eterio przygotowuje się do wznowienia wyścigu. 19 okrążenie, za chwilę się rozpocznie 20. Tutaj kombinator czai się, a za nim już Emulek. No i teraz co zrobi nam Tyrio? Rozpoczął, tak. Nie, jeszcze nie, jednak straszy tutaj. Teraz rozpoczął, tak. 15, 16 wyjazd na prostą. No i teraz wszystko będzie zależało. Ale też tutaj chłopakom uciekł 8 dziesiątych, ale Mulek tutaj wie, że musi jak najszybciej wyprzedzić kombinatora, który jedzie tutaj na zużytych oponach. Bo blokuje tutaj właśnie Emulka. Tak mi się wydaje, że w danym momencie tutaj Emulek wyprzedził kombinatora. Maciek kombinator, strzelają się tu chłopaki. Zostanę tu między nimi. Zobaczymy, czy tutaj tak ma. Kombinator to delikatnie odjechał w lewo, przepuścił Maćka. Bardzo, bardzo ładne zachowanie. Także, ale Maciek tutaj napędzony, proszę bardzo. Oj, o mały włos. Ale też musiał kombinator uciekać, ponieważ Maciek zahamował i o mały włos doszło do kolizji. Za nimi potężny pociąg, Ardian już tutaj się wychyla, mamy żółtą flagę w drugim sektorze. To jest kierowca Cabanos, o ile się nie mylę, tak Cabanos urywa nam tutaj lotkę, ale jedzie chyba dalej. Zobaczymy, o ja przeskoczyłem tutaj, oj! Remi tutaj walczy z Duchastem, czy Maciek goni? Emulek jest na drugim miejscu, Maciek wyprzedził kombinatora, jak bo wcześniej mamy żółtą flagę w trzecim sektorze. To jest chyba Petrzyk, ale się nie mylę, ale przeskoczmy szybko do niego. Nie, to nie jest Petrzyk. Tak, Petrzyk. Tyrio z najlepszym czasem. Dobrze, wróćmy do wyścigu tutaj, do początku wyścigu. Duchast 40. Tutaj piękna walka między kombinatorem i Ardianem. Kombinator nie odpuszcza, ale się te straszą. Ależ tutaj straszą się niesamowicie, który odpuści, który tutaj wyleci. Adrian jednak, ale tutaj w pięknym stylu De Volo to wykorzystał całą sytuację i wskakuje nam na miejsce 4. No, co tutaj się wyrabia? Kombinator, tak, kombinator Duchast, któż tam się wcisnął? Kombinator robi co może. No i mamy znów samochód bezpieczeństwa.
No i teraz, no cóż, co tu zrobić? Proponuję, aby kombinator ma szansę, Kabanos dostał DNF, przepraszam, aby kombinator wjechał nam tutaj do boksu wymienić opony. O, 21 okrążenie. Zostanie nam bardzo mało, aby tutaj dokończyć, aby tutaj chłopacy, mało, bardzo mało okrążeń, aby tutaj chłopacy z czołówki coś nam tutaj porobili. Znaczy, w sensie chodzi mi o to, że ci, co zjadą do boksu, mogą dużo stracić. No, zobaczymy, kto zjedzie, kto się pokusi. 8 okrążeń. Jednak kombinator jednak zjeżdża, tak zjeżdża. Sądzę, że to będą softy. Mam nadzieję, że zmienił szybko ustawienia. Oj, to tutaj więcej. Kombinator, tutaj szwagier zjeżdża. Kubalski, Alfito, Grzybsonek. Ci panowie zjechali do boksu. Tak, wymiana na softy. Bardzo mądrze. Szybka wymiana. Bardzo fajnie. Także tutaj dogonią całą stawkę i będzie ponowny restart za jakąś chwileczkę. No, porażka tutaj czasami takie bywa. Scissor, scissor. Sądzę, że tutaj postaram się może tutaj Scissora szybko zaprosić. Może mi się uda. Niestety może zrobić to na live'ie. Zaprośmy Scissora, tak. Witam tutaj Scissora, który dołączył do nas. Miejmy nadzieję, że tutaj kierowca Red Bulla nam opowie, co też tam się wydarzyło, ponieważ już z nami nie jedzie. Proszę cię bardzo. Witam wszystkich zgromadzonych tutaj. Generalnie sytuacja wygląda w ten sposób, że jest safety car. Jadę centralnie na plecach Maćka Pietraszaka, a pokazuje mi cały czas informację, że nie dojechałem do kierowcy, po czym dostaję PK. Po zjeździe safety caru przejechałem całe okrążenie. Zjechałem, odbyłem karę. Parę okrążeń później znów jest safety car. Jadę na plecach Petrlika, dosłownie. I dostaję tą samą karę znowu i mam informację, że nie dojechałem do kierowcy. Podczas tej samej sesji na imprezie osoby na imprezie mówią, że podczas safety car mają green flagę. No to mówię, no sesja Rozumiemy. została rozwalona po prostu. Rozumiem, rozumiemy. No, w danym momencie nic nie możemy zrobić. No, musimy dokończyć już tutaj ten wyścig, ale jeżeli możesz to zgłosić, to bardzo bym cię prosił, my to wszystko rozważymy, przeanalizujemy. No wiesz, tylko to jest taka sytuacja, że generalnie no tak, zostałem dyskwalifikowany za dwie kary, bo gra mnie sama zdyskwalifikowała za nieprzestrzeganie regulaminu, gdzie ja nic złego nie robiłem, no i odpadłem i ja już punktów nie zdobędę. No i co w takiej sytuacji, no bo nie wiem. Dobra, ja mogę wrzucić nagrania, zobaczycie, że nic złego nie zrobiłem, ale jestem pokrzywdzony w tej sytuacji, bo tempo miałem dobre, super wszystko się jechało, a gra mi popsuła cały wyścig. No, dokładnie cię rozumiem, bo też miałem parę takich sytuacji. Przepraszam cię na momencik, bo w danym momencie samochód bezpieczeństwa nam zjeżdża. Mamy 23 okrążenie. Prosiłbym cię tylko, abyś to wrzucił, a wtedy my się wszystkim zajmiemy. Dobrze, Super. życzę miłego wyścigu, trzymajcie się. Dziękuję bardzo. Dzięki Shizery. Szkoda, szkoda. Niestety Shizery nie ukończy nam już tego wyścigu. Tak jak wspomniał wcześniej,
po prostu no, gra spłatała mu figla i już niestety nie zdobędzie żadnych punktów. A szkoda, bo liczyliśmy tutaj na niego. Ale dobrze, wróćmy do wyścigu. Jakbyś mógł się rozłączyć, to będzie super. Wróćmy do wyścigu. Tyrio tutaj jest na pierwszym miejscu. Tak, Tyrio już właśnie rozpoczął okrążenie 16. Samochód bezpieczeństwa. Kubalski. Nie, nie. Niestety znów się coś tutaj probiło. Cóż nam się tutaj probiło, Kubalski? Niestety nie mogę zobaczyć. Cabanos. Tutaj z Krzychem niestety. Czwarte okrążenie, Tyrio, pierwszy Amulek, drugi Maciek, trzeci. Także tutaj ta trójka niezmiennie walczy o... no i szwagier DNF. Mamy tutaj tą, jak wspomniałem wcześniej, tą pierwszą trójkę, która tutaj walczy o P1. Jeden drugiemu tutaj nie odpuszcza. Ardian nam się właśnie rozwalił. O, szkoda. I kolejny samochód bezpieczeństwa. Panowie, co jest z wami? Szkoda. Duchat wylądował też w bandzie. Miejmy nadzieję, że tutaj samo bezpieczeństwa szybko wyjedzie i będziemy jechać dalej. 24 okrążenie, jak wspomniałem wcześniej. Oj, Emulek, chyba tutaj, jeżeli tak dalej będzie, nie wygra tego wyścigu. Już nie ma z nami tutaj pięciu kierowców. Szkoda. Tym samym Chris przerzuca się do przodu. No tutaj widzę, mamy frustrację kierowców. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Nie zdążyłem tego zauważyć, więc jeżeli będzie coś nie tak, poprosimy tutaj, wrzucajcie wszystko. My postaramy się to jak najszybciej rozpatrzyć. I zareagować w odpowiedni sposób. Tak jak wspomniałem, Tyrio pierwszy, Molek drugi, trzeci, Maciek. Proszę bardzo, Remi tutaj wskoczył nam na czwarte miejsce. O, ale tutaj Kominator jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Będzie tutaj walczył, bo przed nim jest Alfito. Także tutaj troszeczkę chłopacy powalczą. Petrzyk, 13 kierowców do końca, 4 okrążenia, jeżeli oczywiście samo bezpieczeństwo teraz jedzie. No tutaj jeszcze mają szansę powalczyć Mulek i Maciek, ale czy Tyrio tu odpuści? Jednak nie, jednak jeszcze jedno okrążenie pojedzie nam samochód bezpieczeństwa. Niestety. Ja wiem, że tutaj kierowcy się denerwują, no to wcale mi się nie dziwię, co niektórzy tutaj walczą za ostro. Także będziemy tutaj mieć sporo roboty, mówię, jeżeli chodzi o sędziów, bo widzę, że tutaj już piątka kierowców, która już nie jedzie z nami, no to oni jadą jakby nie ze swojej winy tutaj. Chodzi mi o to, że zostali wykluczeni przez kogoś.
ale tak jak mówię, no dzięki. Dzięki, Lukas, pozdrawiam. Miejmy nadzieję, że tutaj chłopacy sobie to wszystko wyjaśnią. Dobrze, zostało nam 3 okrążenia, 26 okrążenie w danym momencie. Także zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Teraz sądzę, że na tym okrążeniu zjedzie nam samo od bezpieczeństwa i znów się zacznie jakby wszystko od początku. Pozdrawiam Cię również tutaj, Lukas, bardzo serdecznie. Nie, jaki ze mnie profesjonalista, żaden profesjonalista, ale się uczę i miejmy nadzieję, że z wyścigu na wyścig będzie coraz lepiej. Też popełniam błędy. Krzychu, Chris, kolejna kara 5-sekundowa, to jest ignorowanie żółtej flagi. No, troszeczkę już nazbierał już ten kierowca tych kar, ale tak jak mówiłem, samochód z bezpieczeństwa zjechał nam na tym okrążenie. To jest końcówka 26, zaczniemy 27. Dziękuję bardzo. Lukas, cieszy mnie to. Zjechał nam właśnie samochód bezpieczeństwa. Zaczyna się 27 okrążenie za jakąś chwilę. No i teraz wskoczę szybko tutaj do onboardu Tyrio, który właśnie już rozpoczął. Tak, rozpoczął właśnie okrążenie numer 27 w danym momencie. Jedziemy. Tyrio, Emulek, Maciek. Który z nich tutaj powalczy i pokusi się tutaj o pierwsze miejsce? Czy wyprzedzą jeszcze tutaj Terio, który on mamy żółtą flagę w pierwszym sektorze, ale jedziemy dalej. Który jedzie tutaj na softach? To ogólnie jest znacznie lepsze na krótkich oczywiście dystansach, bo wiadomo, chociaż nam tutaj zostało już niewiele. O'Hara 3-sekundowa kara. No tutaj zaczynają się sypać te kary i będzie przetasowanie na samym końcu, jeżeli chodzi o końcowe wyniki. Emulek tutaj nie odpuszcza, czuje pismo losem, czuje tutaj wygraną, ma szansę, ponieważ jest. Oj, tutaj troszeczkę zarzuciło Tyrio, ponieważ jest tutaj na tylnym prawie dyfuzorze Tyrio. Ja wiem, że Emulek jest tutaj bardzo, bardzo, ale to bardzo mocny. Powtórzyłem to aż 3 razy, ponieważ naprawdę tak trzeba. Przepraszam. To przez. Ale tutaj, no i teraz wszystko pogrzebane. Ale proszę Państwa, spójrzmy tutaj, dwóch pierwszych kierowców jest tutaj z karami, więc Maciek, jeżeli dobrze widzę, to jeżeli utrzyma tą pozycję i będzie tak blisko tych kierowców, no to znajdzie się jeszcze na pierwszym miejscu, więc Maciek do przodu, dawaj, dawaj chłopie, a będziesz tutaj miał najwyższe podium. Remi tutaj blisko, Cabanos. Przepraszam, nie Cabanos, tylko Alfito. Kombinator wyprzedzi właśnie nam Alfito. Alfito wiem, że robi co może, aby tutaj zdobyć jak najwięcej punktów dla Alfa Tauri. Miejmy nadzieję, że tutaj dojedzie do samego końca. Oj, tutaj delikatnie przestrzelony Grzybsonek tutaj próbuje wyprzedzić. Nie, wyprzedził chyba Petrzyka, tak, ale tutaj Petrzyk jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, ale ja szybko się przyniosę do przodu, ponieważ Emulek tutaj walczy o P1, 28 okrążenie, zostało nam 2, w zasadzie półtora jeszcze, zostało nam tutaj półtora jeszcze okrążenia. Kombinator wyprzedził Rakwalsko i jeszcze Rakwalsko, Alfito wyprzedził nam tutaj Rakwalsko. Alfalsko coś tam musiał nawywijać, ponieważ dużo stracił, ale tutaj walka między Grzybsonkiem i De Volo wyprzedził nam Grzybsonka. De Volo w danym momencie właśnie zebrał nam 3-sekundową karę. Tyrio tutaj wyprzedzony przez Emulka. No i teraz pościg Tyrio za Emulkiem. Maciek dalej się trzyma tutaj tych kierowców. DRS włączono, no i teraz czy Tyrio wyprzedzi tutaj Emulka, ponieważ gdyby wyprzedził, to i tak będzie tutaj na drugiej pozycji, jeżeli oczywiście mu się uda, bo Maciek przez karę wskoczy nam na EP1, o ile nie dostanie, o ile jeszcze nie załapie, bo jeżeli załapie, to zostanie na tym samym miejscu. Zobaczymy, tak mi się wydaje, że Maciek tutaj wygra, ale
do samego końca, niech tutaj chłopaki jadą. Tak, Maciej wszystkiemu się przygląda, a tutaj O'Hara i Rakwalsko się strzelają, panowie tutaj, przepraszam, ja zostaję tutaj z pierwszą tą trójką, ponieważ tutaj walka do samego końca i De Volo też jest bardzo blisko tutaj, Alfito, Tyrio, czy sobie poradzi? Ostatni moment, ostatnia prosta, taka długa, gdzie jednak próbuje tutaj walczyć i odebrać to P1 tutaj Emulkowi, ale Mulek to szczwany lis i wie, gdzie tutaj wskoczyć, na którą stronę, aby utrudnić tutaj wyprzedzanie Tyrio przy danych zakrętach. No zobaczymy, jest coraz lepiej, mamy żółtą flagę w trzecim sektorze. Ktoś tam nam wyspinował, chyba tak Duchas tutaj nie dał rady. No i teraz dojeżdżamy do samego końca. Mulek tutaj jedzie nam na pierwsze miejsce, ale tutaj uślizg zrobił pięknie Tyrio, ale rzutem na taśmę, pięknym stylu. Maciek pierwszy, Mulek drugi, trzeci, tutaj Tyrio. Dalej Kombinator, tutaj panowie De Volo. Pięknie, no teraz się będzie wszystko tasować. Mamy koniec wyścigu, Rakwalsko, ducha z DNF, no nie, na samym końcu. Cóż nam się też tam stało, że w trzecim sektorze chyba się ducha rozwalił. Tyrio, dlaczego Tyrio DNF? Nie za bardzo rozumiem. Cóż nam się tutaj porobiło? Nie rozumiem. I Krzychu jako ostatni dojeżdża nam tutaj do mety, zaraz przekroczy. Ja nie rozumiem, co tu się stało z Tyrio, dlaczego on tutaj jako ostatni... Dlaczego on... Brawo, Maciej. Tutaj jeżeli chodzi o kierowcę dnia, to oczywiście to ogłosimy, ale tutaj jest dużo będzie sporów, oczywiście zobaczymy, jak to sędziowie po tych zgłoszeniach, które tutaj otrzymałem, jak oni to rozpatrzą, przepraszam. Skończył nam się wyścig w splicie F2, także... Także zobaczymy, powinniśmy zaraz zobaczyć tutaj planszę, coś tutaj nam się wczytuje, coś długo, jest! No i kierowca Maciek tutaj lewituje. Brawo Maciek, piękny. No i mamy tutaj Maciek jako pierwszy, kierowca F2, kierowca Williamsa. Pierwszy Mulek, drugi, trzeci chyba będzie Tyrio, tak mi się wydaje. Dalej Kombinator, Remi, Alfito, Grzybsonek, De Volo, Petrzyk, Rakwalsko, O'Hara, Tyrio, nie, Tyrio będzie tutaj trzeci, Duchas, Chris, Ardian, Szwagier, Kubalski, Cabanos, Schizer na samym końcu. Oczywiście wszystko tutaj posprawdzamy, bo wiem, że to jakieś dziwne przetasowania, jakieś dziwne DNF-y, także wszystko tutaj zobaczymy już po wyścigu razem z zarządem, to wszystko rozpatrzymy i zobaczymy, dlaczego tak się stało, że Tyrio nagle wskoczył nam na koniec stawki, a dojechał jako chyba trzeci poprzez kary. No, panowie, działo się tutaj niesamowicie. Brawa dla wszystkich tutaj, Alfito pisze, brawa dla wszystkich. Także fajnie, fajnie. Ja tutaj może zaproszę szybko na komentatorkę. Jeżeli mi się oczywiście uda. Prosimy was, panowie, abyście zostali tutaj. Tak. Kornela już tutaj nie ma. Paweł.
Niestety, amulet, proszę bardzo. Halo, halo, Emulek. Halo, cześć, słychać mnie? Witam serdecznie. Poczekamy tutaj na Słychać mnie? resztę. Tak, słychać, słychać się dobrze. O. Zanim dołączą tutaj kierowcy, to może ciebie tutaj przepytam. No, powiem ci, z jednej strony walka do samego końca. Głupia kara, niestety, przeważyła to, że przegrałeś. Ale wiesz co, muszę cię zapytać, jak to wyglądało z twojej perspektywy, jeżeli chodzi tutaj o kwalifikacje i no i dalej resztę wyścigu. Gdybyś nam mógł to tutaj streścić, to bardzo proszę. No, kwalifikacje troszeczkę nie po mojej myśli, choć ostatnie okrążenie myślę, że pole position miałbym bez problemu, bo już tam chyba miałem 0,3 poprawy po pierwszym sektorze. Niestety tam, nie wiem czy to jest nowy kierowca, Chris, Tak. po prostu za wstrzykaniem mnie zablokował, tam straciłem wszystko. No, wyścig to głównie, no to polegało na tym, że 3-4 okrążenia kwalifikacyjne i safety car i tak ściganie do samej mety praktycznie. Ciężko było złapać jakieś tempo, odskoczyć, zarządzać oponami czy ersem. Po prostu to było ściganie na pełnej. Aha, Tak. a co do kary, no to myślę, że dam radę się od niej odwołać, bo po prostu zjeżdżałem normalnie do boksu i bez niczego została mi naliczona kara za ścinanie zakrętów. Ja muszę jeszcze raz. Przeanalizuj sobie to, bo nie jest tak, że tutaj dwie kary, może być tak, że za szybko, albo nie wiem, przekroczyłeś tam jakąś linię i to może Nie, być nie, powód, to po albo prostu błąd jakiejś zjeżdżałem gry. normalnie do boksu. Wydaje mi się, że to błąd gry, ale jeszcze przeanalizuję i na pewno będę się starać odwołać. Tak, dokładnie, zrób to. Tutaj mam też parę zgłoszeń, będzie się działo na Discordzie. Także powiem ci, że walka do samego końca. Nie wiem, co tam się podziało ze szwagrem, też chyba jakąś spinę, albo ktoś tam go musiał dotknąć, delikatnie rzecz ujmując. Bo no, walka była fajna na samym początku i myślałem, że tutaj powalczycie wręcz w szóstkę, bo tutaj sami dobrze kierowcy. No No, czas na Maciek przerwę. tutaj wykorzysta sytuację, która tutaj was pogrążyła, bo te kary jakby wam dane, jakby pozwoliły Maczkowi wygrać. Maciek wiedział, że nie ma sensu atakować, jadąc za wami, skoro wy macie po trójce, a wystarczy się tylko utrzymać w tych 3 sekundach, poniżej tych 3 sekund, przepraszam, no i wtedy ma zwycięstwo w kieszeni. Także tutaj się utrzymał i naprawdę fajna walka była do samego końca. No, Muszę powiem powiedzieć. ci, teraz zobaczyłem powtórkę i myślę, że się odwołam bez problemu. Po A, no prostu to dobrze. normalny zjazd do boksu i nie wiem, jak sędziowie rozpatrują takie sytuacje, ale dla mnie to wygląda po prostu jak po prostu błąd gry i. Wszystkie zgłoszenia oczywiście sędziowie rozpatrzą. Także jeżeli A ktoś. kto był jeszcze na podium? Był Byłeś ty, był na trzecim Tyrio miejscu. i na trzecim był Maciek, Tyrio i ty. Aha, bo tam coś mówi Terio, że się rozbił w końcówce. To nie wiem. No to No gratulacje, ty. bo naprawdę chłopaki trzymali dzisiaj tempo, ciężko musiałem się napocić. Ty, A który to. tutaj prawie najlepszy? No, dzisiaj to troszeczkę loteria była. Mógł w sumie każdy wygrać, bo wystarczyło, że nie trafi się z oponami. No i też mi szybko przebijanie potem w jednym momencie poszło, to Tak, ułatwiło mi dokładnie. dosyć. Fajna walka do samego końca, jak wspomniałem. Będzie mi tutaj ciężko wybrać kierowcę dnia. Jeszcze nie wiem, co tutaj zrobię z Shizerem. Znaczy, co ja zrobię? Nic. Ale co zrobimy z Shizerem, ponieważ też tutaj był na live'ie i też zgłosił, że też miał jakiś kłopot. Więc tym, tak jak wspomniałeś, muszą się zająć sędziowie. Także dziękuję ci za dzisiejszy wyścig. Było fantastycznie. Miejmy nadzieję, że
tak do samego końca, bo naprawdę fajnie się was ogląda, fajne ściganie, naprawdę dużo emocji przy was tutaj, zdzieram gardło, ale warto, bo naprawdę jest co oglądać. Także jeszcze raz gratuluję. Miejmy nadzieję, że te kale, które żeście dostali, tutaj przetasują jeszcze to wszystko, a być może się znajdziesz na P1. No, ciężko jest mi teraz to tutaj ocenić. Także dziękuję za dzisiaj, dziękuję ci bardzo. Jeszcze raz gratuluję tutaj P2 w danym momencie oczywiście. No i mam nadzieję, że przyszły wyścig niedługo w końcu będziesz miał P1. No, zobaczymy, może się uda w końcu. Może się uda. Gratuluję, dziękuję bardzo i do Dzięki. Ja usłyszenia. też chciałem jeszcze pozdrowić Tak? wszystkich zawodników. Dzisiaj no, troszeczkę dużo safety carów. No, dzięki Tyrio, bo to jest chłopak, co mnie mobilizuje do jeżdżenia, bo tak po prostu bym chyba konsoli nie odpalał. Ale mamy fajną, wyrównaną walkę w tym sezonie, w tym splicie i po prostu dzięki wielkie. Na razie, trzymajcie się. Tak, dokładnie. Dziękujemy bardzo. I do usłyszenia do jutra, bo jutro tutaj mamy split 30 plus i 40 plus, także też będzie walka. Miejmy nadzieję, że się uda. I również będzie dobre ściganie. Także dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratulacje tutaj dla pierwszej trójki, dla wszystkich, którzy dojechali. No szkoda tutaj, że paru kierowców nie dojechało z przyczyny, które nie były od nich zależne. Także no szkoda, szkoda. Co do kierowcy dnia, to oczywiście tutaj poinformujemy na Discordzie, kto nim został. Tak jak mówię, ja zawsze po wyścigu, czy następnego dnia, muszę zobaczyć jeszcze raz wyścig, przeanalizować wszystko i wtedy dopiero zostanie podjęta decyzja, taka, nie inna. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich tutaj, którzy oglądali, którzy słuchali, trzymali kciuki i słyszymy się jutro w splicie 30 plus, a w splicie 40 plus, w którym pojadę. Miejmy nadzieję, że uda mi się tutaj zdobyć jakieś małe punkciki, ale zawsze. Także za dzisiaj bardzo dziękuję. I żegnam Was. A komentował dla Was Max Shelby, także dziękuję bardzo i do usłyszenia.